Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w drodze na Rybomanie. Nigdy nie byłem na niej, ale zostaliśmy zaproszeni i wraz z żoną i z córką Klaudią udajemy się. Dziś jest 1 marca, więc będziemy w pierwszym jej dniu otwarcia. I jak powiedziałem, skorzystaliśmy z tego zaproszenia. Pytanie, dlaczego skorzystałem? Odpowiedź jest prosta. Interesują mnie wyłącznie spławik, bolonki i baty. Chciałem podziękować wszystkim sprzedawcom i producentom za umożliwienie mi zdania osobistej recenzji o wędziskach. Chciałbym podkreślić, iż zdanie kogoś z boku ma o wiele większą wartość, aniżeli zdanie samego sprzedawcy czy producenta. Dzięki temu potencjalny klient staje się świadomy, innymi słowy, łatwiej mu kupić coś dla siebie. Na początku klientem stała się moja żona, ale okulary to nie wędzisko. Ewentualnie mam taką promocję, że ma pani twardy case na zamek i jedną z takich chusteczek tylko na ten event. Ja mam. I to wtedy dwie dyszki. Ja mam. To moja wizytówka i już niosę terminal. Okay. Limitowaną edycję tych chusteczek na ten event. 50 sztuk z każdego wzoru. Przysorki. Dzień dobry, witam przedstawicieli firmy Expert. Witam serdecznie. Cześć, witam. Słuchajcie, i od razu wrażenie pierwsze, te spławiki, ponieważ jeszcze nie miałem możliwości ich zobaczyć, a ponieważ... To jest kosmos, to jest 40-gramowy spławik. To jest 70 gramów, to jest 20, to jest 30, to jest coś, co szukam. I coś, co z pewnością wielu z was też może szukać, dlatego że istnieje ogromna nisza, jeśli chodzi o wybór tak ciężkich spławików, a okazuje się, że są miejsca, są techniki, są sposoby, by można skutecznie łowić na tego typu spławiki. Ja już przy chyba kilku filmów wędkarskich, w szczególności przy jednym, już pokazałem, że takie ciężkie spławiki, gdy odpowiednio zbuduje się zestaw, też są bardzo skuteczne i bardzo czułe, a generalnie liczy się to, co jest nad powierzchnią lustra wody, więc ten spławik 70 gramów no, wygląda przekozacko, 50-40, wszystko na to wskazuje, że to jest oczkowy spławik. Szanowny panie, czy mógłby pan coś powiedzieć, dlaczego te spławiki? Bo generalnie to jest chyba po raz pierwszy taka oferta, bo do tej pory się nie spotkaliśmy. Ta oferta jest stara u nas, bardzo wiekowa. Te spławiki były robione na rynek niemiecki kiedyś. Aha. I różnią się od tych tym, że te mają klasyczne oczko, a te mają rurkę wklejoną w korpus i dopiero w rurkę oczko. To jest praktycznie nie do wyjęcia, nie do wyrwania. W tej gramaturze po prostu zwykłe oczko już by nie wytrzymało tego. A gdzie używają Niemcy te spławiki? Nie mam pojęcia. Aha, ale ja już wam mogę powiedzieć, gdzie ja bym użył
tego typu spławiki i na pewno tą ofertą się zainteresuje. 20 gramów, więc będzie to spławik kapitalny na prosty odcinek rzeki do mocnego przytrzymania, łowiąc brzany. Tutaj 15 jak najbardziej, spławik 30 gramów, wiecie o tym dobrze, że zrobiłem sobie taki handmade, ręczne wykonanie, natomiast ten tutaj to ostatnio całą jesień praktycznie łowiłem na 30 gramów spławik, fantastycznie, ponieważ pozwala na łowić w mocnym uciągu i można go nawet przytrzymać i to stosunkowo mocno, praktycznie z gwarancją, że nasza przynęta będzie na dnie. No tutaj 40 gramów, no to sami widzicie, jeszcze mocniejszy uciąg, 70 gramów, no to to już taki jest ekstremalny, aczkolwiek musiałbym powiedzieć i muszę powiedzieć, że 70 gramów może wskazywać, że to już jest, że to gdzieś na jakieś górskie potoki, niekoniecznie, naprawdę są bardzo mocne uciągi typu Ścinawa, typu Nowa Sól, gdzie ten uciąg jest naprawdę bardzo mocny i tak postawiony spławik pozwala na naprawdę bardzo mocne przytrzymanie, a nawet w niektórych okolicznościach można łowić tego typu ciężką gramaturą na stopa. Więc naprawdę powiem szczerze, nie słyszałem o tej ofercie, a już jestem nią zainteresowany. Więc to widzicie spławiki do metody bolońskiej. To chyba jakaś jest nowa seria, prawda? Bo ja nie. Też to jest nieprodukowana już seria. A, to jest... te serie są nieprodukowane. Aha, już to jest bardzo stara tablica, także... Aha, ale no to pytanie, macie więc w sprzedaży takie spławiki, czy już nie? Nie. A dlaczego nie? Bo nie ma zapotrzebowania. Nie ma zapotrzebowania, jak sami widzicie. Tak, i to jest właśnie niestety ból spławikowców. Bo, no co tu dużo mówić, no to wymagałoby chyba jakiegoś programu, prawda? Program taki do tokarki, która by to wystrugała. My mamy te wszystkie programy na to, mamy tu receptury na to, żeby zrobić z powrotem. Tylko, że produkcja małoseryjna jest utrudniona spławika. Rozumiem. A takiego spławika nie sprzedamy więcej niż kilkanaście sztuk rocznie, no nie oszukujmy się. Rozumiem. Także. Rozumiem, ale niemniej jeśli chodzi o mnie, to ja ze swojej strony mogę was poprosić o to, bo to generalnie to już od was zależy, prawda? Wy macie jakąś politykę swoją, tak. Ale jeżeli byście poszli w ukłon dla wielu z nas spławikowców, to jestem przekonany, że znalazłaby się rzesza. Można jakąś krótką serię wypuścić, nie będzie to gdzie, problemem. Gdzie tak. Na pewno, ja powiem szczerze tak, na pewno 30 i 40 gramów do 50, ta 70, no to już jest spławik typowo ekstremalny. Ale myślę, że 30 i 40 gramów nad tą granaturą warto byłoby się pochylić, bo... To jest do wykonania naprawdę, nie ma problemu. Tak? Tak. No, ale tak, węgel, szybóweczka i skład ucha taki jest. Potem. Bo proszę, robię to drobinkę. Ktoś mówi, gość nieprzygotowany. Więc tak, mam tutaj, trzymam bolonkę World. Bolo Competition X-Power 7, więc prawdopodobnie jest to mocny model. Zaraz zobaczymy, jak leży w ręku. Myślę, że to jest bardzo istotne dla nas, jako dla wędkarzy. Miły pan tutaj nas obsługuje z Garbolino. Chciałbym zaznaczyć, że jeśli chodzi o bolonki, to jakość ich dopiero można poznać po długości 7 metrów. Dlatego, że wiele szóstek leży dobrze w ręku, natomiast niewiele siódemek. Kij z oplotem krzyżowym, tak przynajmniej dobrze mówię, to ma oplot krzyżowy, więc jest to bolonka na pewno mocna. I już muszę powiedzieć na starcie, że bardzo dobrze leży w ręku. Natomiast chciałbym podkreślić, że nazwa X-Power wskazuje, że jest to mocny model, a więc siłą rzeczy on powinien trochę ważyć. Natomiast przyznam szczerze, że tej wagi nie czuć tutaj, co pokazuje, że muszę wystawić no dosyć wysoką notę. Natomiast prawdziwą wartość to dopiero kija można poznać w boju. Natomiast trzeba przyznać szczerze, że naprawdę świetnie się prezentuje, dobra rękojeść. Jeśli chodzi o jej wyważenie, to oczywiście robię to na oko. Ale jest bardzo bliskie rękojeści, co pokazuje, że z pewnością tego kija będzie można utrzymywać przez długi czas łowiąc i praktycznie prawdopodobnie nie będziemy czuli zmęczenia. Więc kij naprawdę robi na mnie wrażenie, porównując do tych, które modeli, na które ja łowię,
to ten kij z pewnością może się spodobać wędkarzom. Na pewno podoba się mi. Nie jest to kij lejowaty. Wszystko na to wskazuje, że akcja tego kija jest progresywna, jest stosunkowo sztywny. Natomiast nie jestem w stanie zademonstrować ugięcia tego kija, ponieważ musiałbym mieć kołowrotek i żyłkę, ale naprawdę ten kij robi wrażenie. Jest to kij stosunkowo smukły, nie jest to taki gruby model, bo się takie, wiecie, no takie grube, niezbyt przyjemnie trzyma. Ten jak najbardziej jest kijem według mnie pozytywnym. Zaraz zobaczymy inny model. Więc tak, w ręku mam inne Garbolino w wersji Slim, więc zdecydowanie ten kij powinien leżeć lepiej w ręku i prawdopodobnie już na starcie chcę podnieść, że powinien być kijem bardziej finezyjnym. No przede wszystkim wynika to nie tylko z nazewnictwa. Ten kij jest chyba ciutkę smuklejszy, ale niewiele. No zaraz zobaczymy, jaką ma wartość. I powiem wam szczerze, tutaj zaskoczenie. Ponieważ wydaje mi się, że ten kij za bardzo nie odbiega, jeśli chodzi o trzymanie go w ręku od tego pierwszego, którego trzymałem. I wydaje mi się też, że jest to kij bardziej miękki. Przypomina mi troszkę ten kij, taką tą moją Italikę, którą mam. Już teraz nie pamiętam model. I ma dosyć mocne ugięcie. Blanki, no właśnie, przypominają Italikę. Kij, powiem szczerze, powinien sprawdzić się na średniej rybie, typu leż 2 kg, maksymalnie 3, klenie, krąpie. Prawdopodobnie ten kij nie jest stworzony na brzany i raczej chyba w mojej ocenie odradzałbym go kupować na te ryby, ale tam, gdzie będziemy chcieli łowić komfortowo, tam, gdzie będziemy chcieli no po prostu czerpać przyjemność z łowienia, to wydaje mi się, że ten kij posiada takie walory, które powinny zadowolić wędkarza, który no, szuka finezji. Wydaje mi się, że trzymałem w ręku lepsze kije, co wcale nie znaczy, że jest to kij zły. Wręcz przeciwnie. Wysokiej klasy, trzyma się go dobrze. Może dla mnie ciuteńkę za miękki. Wolałbym jednak troszkę sztywniejszy kij, ale to jest moje subiektywne zdanie, które nie musicie wziąć pod uwagę, a to tylko dlatego, bo każdy ma różne preferencje. Jedni lubią łowić na kije miękkie, drudzy lubią łowić na kije sztywne. Ja gdzieś lubię łowić po środku. Fajny kij, dobrze się trzyma w ręku. Bardzo przyjemna rękojeść, no to też jest istotne, żeby on dobrze leżał w ręku, ten kij. No i no, nie znam ceny i to może nawet dobrze, ale muszę powiedzieć, że jest to naprawdę bolonka, którą z czystym sumieniem mogę polecić. Firma Jackson Bolonka. Może coś pan o niej powiedzieć? O tej bolonce? No to jest najwyższy model. Agniesiu, podejdź bliżej, kochanie, żeby było tutaj nas słychać. Na pewno bardzo mocna, nie? Na pewno da. Na rzece będzie można połowić, nie? Bardzo ładne ryby. To pan łowi, nie? Brzamy. Nie, ale nie tylko. No ale filmy widziałem o brzamy. Tak. Słuchajcie, więc jest to model, który, nawet przyznam szczerze, jest więcej jak poprawnie wyważony, bo przede wszystkim dla nas, dla wędkarzy, najważniejsze jest, jak się trzyma go w ręku. I chociaż to jest Jackson, to muszę przyznać, że z pewnością ten kij może zadowolić te osoby, które będą chciały nie tylko rozpocząć przygodę z metodą bolońską, ale w jaki sposób zagnieździć się na znacznie, znacznie dłużej. I będzie to kij, który na pewno nie będzie męczył. I to chyba też jest najważniejsze. No trzeba też powiedzieć szczerze, nie jest to może jakiś wybitny model.
które no, są dostępne na rynku, ale przecież powiedzmy też szczerze, wędziska są dla każdego. I muszę wam powiedzieć, że jest to naprawdę, naprawdę dobry kijek, którym co najważniejsze nie będziemy się męczyć. Jeśli chodzi o jego moc, pan tutaj mówi, że jest to kij mocny i wydaje mi się też, że na taki wygląda, a więc na pewno będzie w stanie się postawić leszczowi w nurcie, takiemu dużemu. Jeśli chodzi o brzanę, no to z pewnością walka z nią będzie na pewno niesamowita, ponieważ jest to kij, raczej bym powiedział, bardziej o akcji progresywnej, ale też i ukierunkowany na parabolę. A więc na pewno ten kij nie będzie gubił ryb. I to też jest ważne dla tych, którzy nie mają umiejętności podczas holowania, więc ten kij na pewno pomoże takim wędkarzom nie tracić ryby. To jest naprawdę bardzo ważne, bo kije sztywne to są kije, na które choć są najlepsze, najlepiej się trzyma w ręku, to jednak one najwięcej gubią ryby i też najłatwiej taką bolonkę jest złamać. Natomiast ten kij widać, że będzie pracował praktycznie do ostatniego elementu, co też wskazuje, że będzie pomagać wędkarzowi podczas holowania czy też podbierania ryby. Ja jeszcze raz powiem, jest to model Grand Point 7000. Znowu wziąłem siódemkę do ręki, ponieważ przypomnę, że bolonki poznajemy dopiero po długościach, przynajmniej od 7 metrów. W ręku trzymam teraz inny model. Eklantis, tak się nazywa. Eklantis. Jest to model o wiele smuklejszy, bardziej smukły od tej bolonki, którą nie tak dawno trzymałem w ręku. W mojej ocenie sprawia wrażenie na mocniejszego, ale też jest bardziej elastyczny. Natomiast jaka jest jego moc, no niestety nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, bo to jest tak naprawdę kij, który macham na sucho. Ale jest to kij zdecydowanie poprawny. Na pewno dedykowany dla osób, które rozpoczynają przygodę w metodzie bolońskiej, jak i dla tych, którzy od czasu do czasu będą chcieli sobie połowić. Ten kij na pewno spełni te jego oczekiwania, ponieważ tak, na minus jest zbyt mocna jego elastyczność. Ja tak jak powiedziałem, moje preferencje bardziej gustują jednak w ciutkę większą sztywność, ale znowu na bardzo długi plus jest to, że jest to smukła wędka. Ja bardzo lubię smukłe bolonki i akurat ta boloneczka jest taka. I na pewno może się podobać takim wędkarzom, którzy są czy to amatorami, czy też średnio zaawansowani, więc z pewnością te kije, ten kij może spełnić tych wędkarzy oczekiwania. Trzymam teraz analogiczny model, ten sam, 6-metrowy, i muszę powiedzieć, że zdecydowanie leży lepiej w ręku. Zdecydowanie. Więc tam, gdzie będziecie mieli łowiska, które nie będą wymagały przede wszystkim odległości i głębokości i prawdopodobnie 90% wód w Polsce spełnia takie oczekiwania, to proponuję wybrać 6-metrowy model. Jest zdecydowanie lepszy, trzyma się o wiele lepiej w ręku, jest bardzo smukły. To jest naprawdę plus tego kija i muszę powiedzieć, że akurat szóstka robi wrażenie o wiele większe od siódemki. Więc polecam tym, którzy będą chcieli nie tylko rozpoczynać przygodę z metodą bolońską, ale będą chcieli z nią również pozostać. Jackson naprawdę, który robi wrażenie, fajnie się go trzyma. Praca jego, bym powiedział, nawet jest trochę sztywniejsza od tego kija. Prawdopodobnie jestem w błędzie, ale to jest takie niejako moje subiektywne odczucie i to jest reakcja na to, co na doznania, które dostarcza ten kij, więc z pewnością polecam wielkiej rzeszy wędkarzy tego kija. Fajnie, naprawdę przypomina moje Trabuco Frangente, które jest dosyć podobne, aczkolwiek jest to kij tamten piekielnie mocny, ale proszę pamiętać, mówimy o firmie Trabuco. Natomiast ten Jackson no jest, dorównuje, mogę powiedzieć dorównuje, ale tak naprawdę dopiero w boju można go sprawdzić. Naprawdę powiem szczerze, zrobiła na mnie ta szóstka wrażenie, co no nie zawsze się zdarza, bo na przykład znam modele o wiele starsze, na przykład serii XT Pro Turbo Pole, które są najwyższymi modelami, jakoś nie bardzo leży w ręku. Ten kij może się naprawdę podobać i z czystym sumieniem polecam wam, wędkarze, tego kija. Więc znowu ten sam model Grand Point, ale tym razem szóstka, no i też zdecydowanie lepiej leży w ręku.
Więc jest to kij w mojej ocenie bardziej finezyjny, aczkolwiek pan mówi, że jest mocny. Rzeczywiście blanki sprawiają no są takie dosyć masywne, nie uginają się pod ugięciem, co wiecie, no w bolonkach, w szczególności tych finezyjnych, ma to ogromne znaczenie, bo nie wiecie, no trzymać papierówkę w ręku, no to też nie jest sztuka i szybko ją złamać. Więc no tutaj moc może być mocniejsza, ale jest bardziej finezyjny kill, tylko niestety ciutkę jednak jest bardziej taki grubszy. No więc nie każdemu musi się to podobać. Jeszcze raz przypomnę, ja bardzo lubię smukłe kije, ale na pewno ta szóstka będzie się sprawować dobrze i podczas takiej 4-godzinnej zasiadki nie, jestem przekonany, że nie będzie męczyć ręki, dłoni, co też, tak jak mówię, w bolonkach ma ogromne znaczenie. Seria batów jacksonowskich, jak sami doskonale wiecie, łowię na Jacksona i osobiście uważam, że bat XT Pro Turbo Pole jest to legenda. Wiele marek, nie boję się tego powiedzieć, może dosłownie całować te baty tam, gdzie zazwyczaj to robimy. I tutaj na przykład mamy, to może, ja może pokażę. Tak, ósemka. Mamy limitowaną edycję XT Pro Turbo Pole, więc jest to najwyższy model bata, bardzo starego zresztą, który jak dobrze pamiętam waży około 290 gramów, co dla wielu z was ma ogromne znaczenie, waga. Ja osobiście też przykładam na nią wagę, chociaż bardziej na wyważenie. Więc jest to kij stworzony na średnią rybę, typu klenie do kilograma, do 1,5 kg, wyjmie się nawet i 3-kilogramowego, ale trzeba mieć umiejętności, ponieważ można go złamać. Na pewno nie jest to kij stworzony do brzan, ale muszę wam coś powiedzieć. Jeżeli oglądacie moje filmy, to kiedyś przy jednym z nich powiedziałem, że brzana została wyjęta na bata 8-metrowego i właśnie na tego. Tylko że wędkarz wsparł się amortyzatorem. Więc to też pokazuje, że są to naprawdę wysokiej klasy kije. Stare modele i jak widać jeszcze do dzisiejszego dnia są produkowane. Ale tak naprawdę interesują mnie najnowsze modele z serii Genesis i będę chciał wam go zademonstrować. Powiem szczerze, trzymam pierwszy raz w ręku tego bata. Nigdy nie trzymałem tej serii, a zawsze byłem zainteresowany. I powiem wam szczerze, pierwsze wrażenia są naprawdę bardzo pozytywne. Jest to kij podobny do XT Pro Turbo Pole, naprawdę. Muszę nawet powiedzieć szczerze, jakbym trzymał tego swojego XT Pro Turbo Pole. Stary kij, natomiast jest to najnowsza wersja, więc prawdopodobnie nie będzie żadnego problemu z serwisem, co też jak wiecie, przy jednym z filmów mówiłem, że serwis odgrywa jedną z kluczowych ról, jeśli chodzi o wybór, ponieważ osobiście uważam, że ta firma, która zaproponuje jak najszybszy serwis, to trzeba cenić ją wysoko, a z Jacksonem nie miałem nigdy problemów i dlatego decydując się na ten model, to musicie się liczyć z tym, że wszelkie reklamacje zostaną szybko uwzględnione, szybko zostanie to załatwione, bo Jackson z tego słynie. Natomiast chciałbym też wskazać, że na pewno nie jest to kij przeznaczony na mocne ryby, na silne ryby i tutaj istnieje bardzo duże ryzyko łowiąc w nurcie. Chyba raczej ten kij się nie nadaje. Chyba że będziemy wspomagać się amortyzatorem. Jak sami wiecie, złamałem swojego Jacksona przy brzanie. No niestety tutaj nawet w grę nie będą wchodzić nawet umiejętności, bo jest to tak silna ryba, że jesteśmy praktycznie bez szans. Ale łowiąc w klatkach, czy to na zapływie, czy to na napływie, to ten kij z powodzeniem będzie pozwalał nam łowić szybko, typu płotki, krąpie, klenie takie kilogramowe, 1,5 kg nie będą sprawiały dla niego żadnego problemu. Leszcze 2-kilogramowe, jestem przekonany, że bez problemów na niego będziecie w stanie je szybko holować i z czystym sumieniem, jeśli będziecie szukali wędki nowszej od tej, którą ja wam pokazuję przy swoich filmach, to tego bata z serii Genesis Pro Limited Pole polecam, bo w mojej ocenie jest to naprawdę bardzo, bardzo dobry bat. Ja bym powiedział, że
mówiąc, że jest to poprawna wędka, to tak naprawdę używam złego sformułowania i jest to krzywdzące dla tego kija, bo jest to naprawdę bardzo, bardzo dobry model. Nie jest to może wybitnie sztywna wędka, ale tak jak powiedziałem, ja nie gustuję w sztywności, ponieważ no, sztywne kije wcale nie są dobre, a już na pewno nie na rzekę. Jeśli mówimy o rzece, to tak naprawdę odgrywa rolę akcja progresywna, która, czyli taka akcja, która jest owszem trochę szczytowa, ale tak naprawdę podczas holowania ryb przekształca się w parabolę i ten bat bez wątpienia taki jest. Naprawdę świetny, świetny kijek i uwierzcie, trzymam pierwszy raz takiego bata z tej serii w ręku. Trzeba powiedzieć, że mojej żonie jest całkiem do twarzy z tym kijem. Agniesiu, wiesz co, może cię kiedyś nauczę łowić na baty? Jak sami widzicie, nie jest duże ugięcie, co też jest naprawdę bardzo dużym plusem. Wezmę teraz do ręki troszkę niższą półkę. Przy czym chciałbym podkreślić, że niższa półka to wcale nie znaczy, że jest gorsza. Owszem, ten kij na pewno nie będzie już tak leżał w ręku. Ale proszę pamiętać, że wędkarze mają różne oczekiwania. Nie każdy łowi, czy chce łowić wyjątkowo finezyjnie. Nie każdy też ma umiejętności, które pozwolą łowić kijami finezyjnymi. I właśnie dla takich, którzy albo rozpoczynają przygodę łowiąc batem, albo łowią od czasu do czasu przy niedzieli, to z pewnością mogą zainteresować właśnie kije z niższej półki. A ponieważ interesują mnie tylko i wyłącznie ósemki, jeśli chodzi o rzekę, no to teraz trzymam po raz pierwszy w ręku kija Exclantis. To jest coś podobnie jak tamta bolonka i od razu na starcie muszę powiedzieć, że wygląda na o wiele mocniejszą od tej Genesis. Prawdopodobnie bierze się to chyba z jakości materiałów, z których ten kij jest zrobiony. Czuć, że jest zdecydowanie cięższym kijem w ręku. I trzeba to powiedzieć szczerze, prawdopodobnie przez cały dzień tym kijem nie da się łowić, ale przecież też cały dzień nie łowimy. Więc jest to kij, który jest w ręku dosyć poprawny, może bym nawet powiedział więcej jak poprawny. Kij, który jestem przekonany wybaczy wiele błędów. A przecież błędy, gdy stajemy w szrankach łowiąc batami, to są nieuniknione i tych błędów nie unikniemy. Dlatego na pewno mogę polecić tego kija tym, którzy będą chcieli uczyć się łowić batem. No i jestem też przekonany, że wielu z Was mogłoby nawet do samego końca zostać z tym kijem. Na pewno to jest kij, który też pozwoli łowić ryby o wiele cięższe, czyli o wiele silniejsze też. Jestem też przekonany, że może postawić się brzanie, natomiast nie mogę tego powiedzieć z całą stanowczością, ponieważ no, tak naprawdę prawdziwą wartość kija poznajemy dopiero w boju. Natomiast na pewno będzie to kij, którego trudniej jest złamać, więc to jest na plus. Kij, który, tak jak powiedziałem, wybacza błędy. Kij dla tych, którzy nie mają umiejętności, jak najbardziej z czystym sumieniem polecam. Akcja, raczej bym powiedział, bliżej parabolicznej, czyli też będzie wybaczać błędy podczas holowania ryby. Naprawdę przyzwoity, co ciekawe, trzyma się w ręku tak, że nie czuć w ogóle papieru. No, sprawia wrażenie naprawdę mocno, może inaczej, sprawia wrażenie takiego, wiecie, no niezniszczonego. Trzymam bata w ręku, 8 metrów, Rain Phantom, 305 gramów według informacji na blanku. Muszę powiedzieć szczerze, że robi wrażenie. Naprawdę bat 8-metrowy. Odwrotnie, lekka główka, oczywiście adekwatnie do pracy. Bat 8-metrowy. Głębokości wody, pozwalająca przy. I muszę powiedzieć, że świetny, naprawdę świetny. A przy odpowiednim poprowadzeniu, czyli spuszczeniu, wysunięciu. Powiedziałbym finezyjny. Również. Może nie jest wybitnie smukły,
jest tym sposobem, to... No ale w mojej ocenie genialnie wyważony. Ja kompletnie nie... O, już nawet wiem, 1056 zł. Wydaje mi się, że cena jest adekwatna do jego jakości. Jak pamiętacie, liczyłem kiedyś, tłumaczyłem, że bat powinien kosztować mniej więcej 100-120 zł za metr. Dobry bat. I ten bat mieści się w tym przedziale i muszę powiedzieć szczerze, że robi na mnie wrażenie. Pokaż go, Agniesiu, tu raz tutaj. Chodź z tej strony, chodź z tej strony, tu z tej strony, z tej. Tu i pokaż go. O, tu. Świetny bat, naprawdę świetny bat. Kompletnie nieznana dla mnie firma. Popatrzcie, 305 gramów, 785. 3 do 10 gramów sławiki. Widzicie teraz łódź i silnik Sylwa, ale tutaj mamy przedstawiciela, który będzie chciał coś powiedzieć. Witam serdecznie. Budujemy łódeczki aluminiowe zazwyczaj na suma, ponieważ jest to nasza pasja, łowienie sumów. Łódeczki wytrzymałe, sztywne i porządne. Także jeżeli byście byli zainteresowani aluminiowymi łódkami do 6-7 metrów, zapraszamy serdecznie. Crazy Catfish. Współpracujemy również z marką Selva. Bardzo fajne promocje na silniki. Zapraszamy. Produkt polski? Jeszcze raz? Czy to jest produkt polski? Oczywiście, że produkt polski. Więc wspieramy też rodzinny, jak to się mówi, Polmos. Ja może teraz zademonstruję, jak wygląda taka łódka. Bardzo fajnie oklejona. Silnik ilokonny wygląda na 30, a 50, o, to jest tutaj moc. Ta łódka jaką ma długość w tej chwili? 410. No taka, można powiedzieć, najbardziej chwytliwa. No taka akurat miała 2-3 osoby spokojnie. Nie no, tutaj spokojnie i miejsce przede wszystkim na suma. 250 cm w środku, czyli tak idealnie na tego suma. 185 cm szerokości, płaskie dno z delikatną fałką. Silniki możemy montować od 25 koni do 60. Łódka jest porządnie wykonana, tak jak tam można będzie podejść sobie do banera i zobaczyć, jest pokazane, w jaki sposób mamy wykonane dno, jak jest gięte, wypełnione pianką, także w momencie, gdybyśmy mieli jakąś przykrą sytuację, że coś by miało się przytopić, to ta łódka się nie zatopi. A to rewelacja. A czy możesz powiedzieć, czy tę łódkę jest w stanie zwodować sama osoba? Jedna osoba buduje łódeczkę bez problemu. No właśnie o to chodzi. To jest super sprawa, bo sam wiem, bo mam łódkę 6-metrową i 6-metrowej łódki niestety sam nie mogę wodować, bo się z tym męczę. Tak, no to jest na przykład dla mnie ważne, bo ja często wyruszam sam na wyprawę, więc nie potrzebuję drugiej osoby, no i wtedy, a przy zwodowaniu, no to niestety musiałbym posiłkować się jakimiś mocami zewnętrznymi, więc nie no to ma, jest... Słuchaj, nie ma problemu, widzę, że ci się spodobała nasza łódka, także może coś tutaj byśmy się pogadali. No. I to znaczy się tak, ja akurat, tak jak powiedziałem, mam i to w sumie chyba 2-letnią, którą chwalę, ale ja nigdy nie mówisz nigdy, że nie, więc... Ja ale tak... też aluminium? Nie, to nie jest właśnie aluminium, to jest normalnie z laminatu łódka, ale też porządna, naprawdę porządna. I no, na dzień dzisiejszy jestem zadowolona, ponieważ ja sumów nie łowię, tylko od czasu do czasu, nawet mam dwa filmy, gdzie no, akurat nie na mojej łódce zawędrował mój rekord 2-4 dokładnie, ten sum miał. 2-4. Byłem pierwszy raz na sumach i pierwszy raz 2-4. Pierwszy wziął, miał 1,63 m, drugi 2-4. I jest film z tego. No kurde, to tak, zabawa tak, była. Tak, więc zabawa przednia była, więc ale nie ukrywam, że aluminiową łódką jestem zainteresowany. Mamy szeroki wachlarz możliwości, możemy łódkę pod ciebie zaprojektować. Rozumiem. Bez zbędnych dodatkowych jakichś kosztów tak naprawdę. Także zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dzięki. Tak, to dobrze. Tak, to dobrze. Tak, to dobrze. Tak, to dobrze.
czuję jak królewicz. Rewelacja. Jeszcze proszę. Echo sonda. A co to jest za dno tutaj? Bo to bardzo winylowa wypłacina. Ale taka twarda winylowa. Widać. Tak. A ty, jeśli chodzi o mycie, o pranie, to bez problemu? Karszerem. Karszerem bez niczego. Bez niczego. 70 koni. No to nie jest. Więc jest moc, naprawdę. Tutaj podejrzewam, że napięcia i tym podobne rzeczy, tak? Tutaj elektryka jest. No tak, tak. Generalnie akumulator jest tam. Aha, tam jest, no tak, rozumiem. Ale, ale tu kabel jest puszczony i tam wychodzi. Ale powiem szczerze, do pływania na Odrze niesamowita, przede wszystkim bezpieczna, a najważniejsze jest bezpieczeństwo. Proszę pamiętać, że rzeka, inaczej, z rzeką nie ma żartów, a na pewno z Odrą. Przy wysokim stanie wody uciąg jest tak potężny, o wywrotkę jest nie problem i można stracić życie, gdy wpadniemy do wody, to wtedy dopłynąc przy mocnym uciągu do brzegu jest naprawdę trudno. Generalnie w mojej ocenie, dla kogoś, kto pływa łodzią, najważniejsze jest bezpieczeństwo. Stabilność, łódka ma być stabilna, ona ma mnie praktycznie dostarczyć w każde miejsce, w które będę chciał łowić. Chcę łowić 10 km od momentu zwodowania, to tam ma bezpiecznie mnie do tego miejsca dostarczyć łódka i muszę wrócić, w szczególności wówczas, gdy będzie na horyzoncie jakaś burza i pioruny i tym podobnie, trzeba szybko uciekać. Stabilność i bezpieczeństwo ponad wszelką wątpliwość jest najważniejsze. Jesteśmy na stanowisku firmy Delfin. Często pytacie mnie, jaką kupić bolonkę w niskim budżecie. I chciałem wam zaprezentować jeden z takich modeli, który akurat spełnia te warunki. I muszę powiedzieć, że jest to jak na tak tanią wędkę bardzo porządna bolonka. I to jest ten model kija, który się nazywa, wiecie co, nie wiem, nie umiem odczytać. Przyjdzie przedstawiciel, to on powie. Natomiast ja chciałbym zaprezentować walory tego kija i dlaczego polecam w szczególności tym, którzy będą chcieli rozpocząć przygodę z metodą bolońską. Więc tak, bardzo smukłe wędzisko, co już jest niesłychanym plusem dla mnie. Bardzo przyjemny blank, który też wpływa w jakiś sposób na komfort trzymania kija. Natomiast teraz przede wszystkim chciałbym wam zademonstrować, co ten kij potrafi i jego walory. I muszę wam jeszcze raz powiedzieć, że jak na tak niskiej, że tak powiem, klasy budżetowej, to jednak ten kij zasługuje na uwagę i z pewnością zadowoli początkujących, jak i również tych, którzy będą chcieli z metodą bolońską praktycznie pozostać do samego końca. Kij 6-metrowy o akcji takiej progresywnej, trzyma się w ręku naprawdę bardzo fajnie. Uwierzcie, tutaj mam szóstkę, ale ten kij naprawdę leży bardzo dobrze w ręku i muszę wam powiedzieć, że prawdopodobnie nie trzymałem lepszego kija w tak niskiej cenie. Tego kija z czystym sumieniem polecam tym wszystkim, którzy będą chcieli rozpocząć przygodę. Kij, który wybaczy wiele błędów, sprawia wrażenie takiego masywnego. Blanki nie uginają się pod ściskiem tutaj w mojej dłoni. Kij naprawdę w miarę sztywny. Mówię w miarę, bo to nie jest sztywna wędka. W ogóle ja gustuję w bolonkach o akcji progresywnej. I ten kij taki jest, który w momencie holowania przechodzi w parabolę. Bardzo fajny kijek, naprawdę, powiem szczerze jeszcze raz, nie znam lepszej bolonki w tak niskiej cenie. Nawet ja sam jestem gotowy łowić takim kijem praktycznie cały dzień. Wcale się tego nie będę wstydził, bo ten kij jest naprawdę tego warty. Za chwilę zapytam się,
jak on się nazywa dokładnie, bo ja tutaj nie jestem w stanie dokładnie odczytać się z tej rękojeści, chyba jakiś Xenox. Tak, Xenox 6-metrowy. Mamy jakiegoś przedstawiciela? Nie mamy, za chwilę go zawołam. Janusz, jesteś przedstawicielem firmy Delfin? Tak. Jak nazywa się to wędzisko, bo mi jest to ciężko przeczytać. Jak to się to jest? Wędzisko, które trzymasz w ręku, to Delfin Xenox, 6-metrowe wędzisko, około 30 gram wyrzuty, około, dokładnie 30 gram wyrzutu. Świetny kijek skonstruowany pod ile kosztuje ten kij? Ta szóstka ile będzie kosztować mniej więcej? Szóstka, słuchajcie, to będą sumy rzędu około 350 zł u naszych zaufanych partnerów w sklepach, tak? A siódemka będzie o ile droższa? Stówkę? Nie. Myślę, że to jest różnica jakieś 30-40 zł. 30-40, więc zobaczcie, ja wam mówię to szczerze, bo ja trzymałem wiele wędek różnej klasy, ale powiem wam szczerze, w tak niskiej cenie i tak porządnej bolonki naprawdę nie kupicie na rynku. I ja wiem, że wielu z was już poleciłem tego kija, bo często mnie pytacie, tania i dobra bolonka. To jest to, ten model, zobaczcie jak wygląda. Januszu, bardzo ci dziękuję. Dziękuję Grzesiu, że jesteś z nami, że oglądasz nasze wędki, że nas wspierasz. Nie ma sprawy. Kiedyś mam nadzieję, zobaczymy się na drzewie. Nie ma sprawy. Albo na moich wąsach, albo na twoich drzewach. Nie ma sprawy, dziękuję ci bardzo. Zapraszamy, do widzenia. Znajdźcie jednego z moich widzów, który mnie rozpoznał na Rybomanii. Sebastian, miło. Sebastian, miło i co ciekawe, zobaczcie, prezentuję tutaj kija. A to ty zaprezentuj, ja? bo zdecydował się na kupno. Chciałbym, żebyś go zaprezentował i powiedział, dlaczego się zdecydowałeś. Chciałbym, żeby poznać twoje zdanie, nie tylko moje. Niech widzowie poznają też preferencje innych i odczucia, sugestie. Sebastian. Nie wiem, czy jestem dobrą osobą do oceny, bo mamy bardzo podobne preferencje, ale jak wziąłem ten kij do rąk, to już widziałem, że musi być mój, bo jest genialny, bardzo szybki, bardzo sztywny i zarazem bardzo lekki. Na pewno nie męczy dłoni, nie męczy ręki. To jest ilometrowy? 7 metrów. Ojej, jaki smukły. O, i to jest Superior Fumes, ale to jest, nie, to jest konik, nie, no to, nie to no. Jest genialny kij. Ale to jest tak, genialny kij i jest taki szybki, taki mocny. Słuchaj, oczywiście bez zestawu, podciąć, raz do góry, raz w dół, raz do góry i stoi. A słuchaj, akcja wybitnie progresywna. Mógłbyś pokazać? Czy krępuje, czy się troszkę poradzimy? Myślę, że tutaj jakoś zrobimy. Ale tak, Fiume Superior Colmig, bo to generalnie firma Colmig jest. Colmig, tak. Nie, to są, tego kija miałem, łowiłem kapitalny kij. Szóstkę chyba, tak? Dobrze pamiętam? Nie, ja trzymałem, jak kogoś innego trzymałem. I z tego co pamiętam, kosztował około dwójki. No to mówię, no czyli dobrze, 2,5 tysiąca, ojej. No, dla mnie też katastrofa. Ale ja powiem jedno. Biednego człowieka nie stać na tanie rzeczy. O właśnie, o to chodzi. A czyli tak, tutaj o szczytówki musimy zadbać sami, o przelotki, prawda? Ale to później. Do tej pory używałem Trabuco Energii 2K. Też bardzo mocny, 8 metrów, bardzo szybki. I był w stanie zatrzymać w zasadzie każdą rybę. Ale to jest stary model, 2K. Energia 2K. Starszy model, ale bardzo o wiele mocny. Lepszy od tych nowych. No to takie karpie po 80 cm, amur 1,20 m, wszystko stało. Jacie. Ale kij. Nie, to ja tego kija znam. Wymienialiśmy się kiedyś, nawet teraz na takim filmie na temat bata, nie? To ja w komentarzu napisałem, że owszem, ze wszystkim się zgadzam, natomiast preferuję bolonkę, bo wędkuje bolonką jak batem, identycznie, ale ma kołowrotek. Oczywiście, to jest potężny oręż taki. Nawijam przeważnie 200-250 metrów żyłki na kołowrotek. Nie przypominam sobie, żeby mi coś zeszło do rzeki. Po prostu. No i tyle, że w holu się różnimy. Ja się pieszczę z rybą, o tak. Ja wiem, że to jest nie do końca dobre, bo ryby wypuszczam i one są bardziej zmęczone. Prawda? Lepszy jest hol siłowy, żeby ją szybko odpiąć, wypuścić, w lepszej formie wraca do wody. Ale prawda jest taka, że żadna inna wędka i żadna inna metoda nie daje wędkarzowi tej satysfakcji, jak ryba jest, tak? To jest wszystko czuć na wędce, jak się trzyma bolonkę. A jeszcze tej klasy. To jest kij, Proszę, to jest kij, słuchajcie, to jest inna liga. I stoi, nie? To jest, ależ to... Ona jest w stanie wbić hak sandaczowi w pysk. To jest, no, jacie. No tak?
ale to też czuć moc, bo pomimo, że jest to kij tak finezyjny, to czuć w nim moc, naprawdę. Genialny kij. Ale wziąłem do ręki i wiedziałem, że jest mój, tylko cenę musiałem negocjować, bo cena przewracała, nie? Normalnie kosmos, naprawdę kosmos, kosmos. Ja często robię tak, nie? Bardzo, nie tak jak... O, że mniej więcej tak, 11, nie? Standard. Często robię tak. W ten sposób łowisz? Bardzo często, nie? Trzymam. Gdzieś tam sobie posunę składnik, odsunę go, no bo jak zwykłą marchewką i ona mi wraca, no to odsuwam kijem, jak chcę, żeby się odsunęła, no i czasami jakieś branie trzeba przyciąć, nie? No tak. Tak trzymając. A ja znam jednego takiego maczka, który przyjeżdża do mnie, to on łowi w ten sposób. Ja zademonstruję, on tak go i tak trzyma wysoko wędzisko i tak łowi. Jak na przykład popuszcza zestaw, on idzie tutaj z uciągiem, to on tak trzyma wędzisko, tak wysoko. Tak wysoko. I robi to znakomicie i on nie wyobraża sobie łowić inaczej. Jeszcze raz zademonstruję. Tak, tak trzyma kija. Agniesiu, tutaj jakbyś mogła pokazać. Tak trzyma kija pod takim kątem. Zobacz, on prawie stoi pionowo na baczność. 11.30, tak trzyma kija. Naprawdę, który przenosi w nadświetlą nas, że tak powiem. No Sebastian, proszę bardzo. Niepotrzebnie brałem do rąk. No właśnie. Wziąłem do rąk i wracam szczuplejszy do domu. Ale gdzieś trzeba te nasze grosze wydać. No w tamtym roku nie wydałem w zasadzie nic. No kapitalny kijek, rzeczywiście. No, prawda. Rewelacja. Mają jeszcze szóstkę. Bo to jest siedmiometrowy. To jest siódemka. Pytałem o ósemkę, bo wolę ósemkę, bo więcej możliwości, prawda? No. Jak będzie woda 7 metrów, to to ciężko sięgnąć. No tak. A ósemką jeszcze sobie bym poradził. No ale w tej serii nie ma ósemek. Maksymalna długość to jest 7 metrów. Ale tam, gdzie wędkuje siódemka, powinna mi wystarczyć, bo najgłębiej jest 6,5, więc nie będzie łatwo, ale powinienem sobie poradzić. Rzuci spokojnie. Da się rzucić. Umiejętności, a widzę, że masz. Oczywiście, że się da. A widzę, że masz, to nawet nie ma o czym mówić. No bolonką to już tam dobre 15-20 lat. Kapitalny kijek, naprawdę. No, trzeba sięgnąć do kieszeni, niestety. No ale takie jest życie, takie jest wędkarstwo. Co zrobić? Ci, którzy kochają tą metodę, wydadzą każde pieniądze. Doskonale to rozumiecie. I ty też to rozumiesz. Także. Metoda jest najlepsza, nie ma lepszej metody. No, i tak, tak. W żadnej innej metodzie nie ma takiego kontaktu z rybą podczas kolu jak w metodzie bolońskiej. W żadnej. Tak samo podczas brania, od razu przy zacięciu wiadomo, że jest. Nawet łatwo określić, jak wbity haki gdzie, nie? Dokładnie. I jaka ryba jest na haku? Tak, rybę może też, ale jak zacięta i czy można mocno polować, czy trzeba odpuścić. Bolonka, to jestem zakochany w metodzie bolońskiej. Dla mnie wszystkie inne mogą zniknąć. Już rozmawialiśmy, że te targi niekoniecznie są dla nas, bo dla nas jest tutaj za mało stanowisk. No tak, w ogóle prawie nie ma, tylko gdzieniegdzie wybrane firmy. Tak, gdzieniegdzie wybrane. No, ale naprawdę kij kapitalny. Kolmik, no co to dużo mówić. Firma zawsze była legendą, ma kapitalne modele. To jest akurat jedna z przodujących firm. Niewiele jest firm, które są na tej, można powiedzieć, na tym najwyższym szczeblu, a Kolmik należy do tej akurat grupy. I, tak, Kolmik, Trabuco, Tubertini, Italica, Maver, niektóre modele Mavera. No to rzeczywiście są wybitne modele, które można brać praktycznie w ciemno. No pod warunkiem, że nas na te bolonki stać. Możemy nie palić. No ja nie palę. Rzucić palenie, no na tak. Przykład. Możemy rzucić palenie. I wtedy każdy pieniądz potencjalnie wydany na papierosy rzucić do skarbonki. I tam za 3 miesiące kupić sobie taki kij. No. 300 zł miesięcznie, jak ktoś przypala, to co? 10 miesięcy to masz 3000. 10 miesięcy, no, powiedzmy pół roku. 2,5, czyli tutaj mamy 8 miesięcy i mamy ten, kto pali, niech przestanie palić 8 miesięcy i jest bolonka. Ktoś pali paczkę dziennie, tak. To na rybach spali dwie, bo nie biorą. No nie? Tak. Ryby nie biorą, nie ma co robić, no to jeden, drugi, trzeci, jedna paczka zniknęła, odpala następną. No. Także. Polecamy rzucenie polenia na konto lepszego sprzętu.
Sebastian, bardzo miło było Cię poznać. No i może kiedyś się spotkamy na rybach. Zobaczcie, kogo spotkałem. Pawełka, Pawełku, witaj serdecznie, oglądam witam, Ciebie. Witam, wzajemnie. Oglądam Ciebie, bo znasz się na rzece, bez dwóch zdań. Dziękuję. I w mojej ocenie, taki skromny, jesteś jednym z tych, którzy potrafiliby się odnaleźć na każdej z nich, ponieważ ją rozumiesz, a kto rozumie rzekę, to ten będzie umiał się na niej odnaleźć. I czy bezwzględnie tu będziesz łowił na Narwi, czy będziesz łowił na Odrze, czy na jakieś warcie i tak sobie poradzisz. Tak, chodzi o pewne prawidła, nie? Tak które jest, pewne znać. Prawidła. A jak słyszę takie słowa z takich ust, to dzisiaj wyjdę stąd tak. No ja tak samo, bo spotykam naprawdę porządnego wędkarza, przede wszystkim łowi na spławik. Tak łowi jest. Na spławik, który tak naprawdę, powiedzmy też szczerze, wymiera. A on prezentuje taką metodę, którą ja mniej trawię, ale też jest widowiskowa i też skuteczna. Przystawka spławikowa, którą bardzo serdecznie wszystkim polecam, bo to jest naprawdę petarda. Tak jest, no Paweł. I nie ma tak, że siedzimy i się patrzymy w spławik i się nudzimy. Przy przystawce cały czas coś się dzieje. Tak jest. Tak, to jest najpiękniejsze. O to właśnie chodzi, dlatego bardzo miło było Pawełku Ciebie spotkać. Również, fajnie, że jesteś. Fajnie, że prezentujesz wędkarstwo spławikowe i obyś to robił dalej. Obyś łowił, obyś był wytrwały. No i co, ja Ci życzę ze swojej strony naprawdę powodzenia. I wzajemnie. Dziękuję. Bardzo miło było spotkać. Również, Pawełku. Z pasją na karpia. I to mi się podoba, że jest mowa o pasji. Chłopaki są uśmiechnięte. U nas na stoisku zawsze jest coś gratis. I potwierdzam, rzeczywiście dostałem. Proszę bardzo. Ja już dostałem, Panie Szanowny, ale ja już dostałem. To proszę jeszcze jeden. Bardzo dziękuję, jest Pan naprawdę wyjątkowo uprzejmy. Bardzo mi miło. My też dziękujemy za miłą odwiedzinę. Zapraszamy wszystkich na nasze stoisko. Stoisko Karp Serwis Wacławik numer 94. Dla nas rybomania dobiegła końca. Spławik to tylko 1% jej samej. Bardzo mało. Widać, jak wypierają go inne metody. Ale póki ja żyję i dopisuję mi zdrowie, będę go Wam dalej prezentować. Z wędkarskim pozdrowieniem. Do następnego razu.